Witam Państwa, nazywam się Mariusz Hryszko, jestem inżynierem do spraw wdrożeń firmy Integrated Solutions. W trakcie tej krótkiej prezentacji chciałbym omówić wyzwania, które związane są z wydajnością oraz skalowaniem urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie. Jednym z większych wyzwań stojących przed szybko rozwijającymi się przedsiębiorstwami są ciągle rosnące potrzeby dotyczące wydajności infrastruktury sieciowej. W takiej sytuacji systemy bezpieczeństwa, na przykład firewalle, które często odpowiedzialne są za przetwarzanie znacznej części ruchu sieciowego w ramach centrum przetwarzania danych, szybko mogą stać się wąskim gardłem. Dlatego też kluczowa staje się możliwość łatwego i szybkiego skalowania rozwiązań bezpieczeństwa. W trakcie tej prezentacji chciałbym również przedstawić jedno z dostępnych rozwiązań, które odpowiada na te wyzwania. Chodzi tutaj o platformę Checkpoint Maestro. Na rysunku widzimy typowy schemat sieci korporacyjnej. Można wyróżnić kilka kluczowych elementów. Jest to m.in. sieć LAN, w której znajdują się użytkownicy. Obszar DC, obsługujący kluczowe usługi związane z działalnością danej firmy. DMZ, który grupuje serwisy dostępne z zewnątrz, w tym również usługi internetowe. Elementami łączącymi te strefy są zazwyczaj firewalle. Odpowiedzialne są głównie za filtrowanie ruchu pomiędzy strefami, ale często mają też uruchomione bardziej zaawansowane usługi, na przykład IPS, identyfikacja użytkowników i tak dalej. Dodatkowymi elementami zewnętrznymi w stosunku do sieci korporacyjnej mogą być też usługi udostępniane przez partnerów. Tutaj mogą być dostępne na przykład przez tunele VPN bądź też dedykowane łącza WAN-owe. Część usług może być również realizowana w chmurach publicznych. Połączenia do tych elementów równie często realizowane są za pośrednictwem firewalli. W typowej sieci korporacyjnej można wyróżnić dwa typy firewalli, tak jak to zostało pokazane na rysunku. Firewalle brzegowe obsługujące ruch północ-południe, czyli z i do sieci korporacyjnej, jak i firewalle wewnętrzne odpowiedzialne za filtrowanie ruchu w ramach sieci korporacyjnej, czyli tutaj chodzi o ruch tak zwany wschód-zachód. Oczywiście w danej sieci może być kilka urządzeń należących do danej grupy. Tutaj zarówno chodzi o grupę urządzeń wewnętrznych, jak i grupę urządzeń brzegowych. W takiej sytuacji poważnym problemem staje się znaczne rozdrobnienie usług bezpieczeństwa. Zazwyczaj mamy do czynienia z kilkoma niezależnymi platformami o określonej wydajności. Konsekwencją takiego rozdrobnienia są też trudności związane z odpowiednim serwisowaniem urządzeń bezpieczeństwa. Na urządzenia trzeba wgrywać regularnie łatki bezpieczeństwa, instalować nowe wersje oprogramowania, pilnować, aby każdy element tej układanki był w pełni sprawny. Dodatkowo, jeżeli przychodzi czas na wymianę tego typu urządzeń, no to zazwyczaj ona odbywa się bezprzerwowo. A wymiany zazwyczaj są związane albo z zakończeniem czasu życia danego urządzenia bądź danej grupy urządzeń, bądź związane są właśnie z niedostateczną wydajnością, no i powodowane są koniecznością wymiany, i ta wymiana jest właśnie związana z koniecznością poprawy wydajności całego środowiska. Cechą wspólną większości tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa jest też to, że pracuje zazwyczaj w trybie active standby. Co oznacza, że w zasadzie nie mamy możliwości wykorzystania w pełni mocy przerobowych, które są dostępne na tych urządzeniach.
Dodatkowo trzeba się również liczyć z kolejnym wyzwaniem związanym z ciągle rosnącym wolumenem ruchu sieciowego oraz coraz większą ilością związanych z tym zagrożeń. Może się bowiem okazać, że nasze urządzenia planowane do obsługi określonej wielkości ruchu muszą się nagle zmierzyć z dużo większym obciążeniem. Może też być konieczne wdrożenie nowych funkcjonalności, na przykład uruchomienie dodatkowej usługi IPS lub chociażby nowych wersji oprogramowania. No i zazwyczaj właśnie te rzeczy sprawiają i negatywnie odbijają się na wydajności. W takim przypadku obecnie działające w sieci rozwiązania mogą być po prostu za słabe. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest w takim przypadku wymiana danej platformy na nową, mocniejszą. Nie zawsze jednak jest taka możliwość. Często zakupione platformy bezpieczeństwa mają określony cykl życia w danej firmie. No i wymiana jest możliwa dopiero na przykład po paru latach. Można oczywiście optymalizować obecne rozwiązania. Nie zawsze jednak efekt jest zadowalający. Często też trzeba iść na bolesne kompromisy. Przykładowo możemy zwiększyć ilość ruchu, który może być przetwarzany przez dane urządzenie, ale na przykład to musi się wiązać z tym, że urządzenie będzie wprowadzało do sieci większe obciążenia bądź większe opóźnienia. No i te opóźnienia też mogą różnić się w zależności od czasu. Jednym z rozwiązań, które może okazać się pomocne w rozwiązaniu opisanych wcześniej problemów, jest Checkpoint Maestro. Jest to platforma bezpieczeństwa, która pozwala na tworzenie wysokoskalowalnych klastrów typu Active-Active, zarządzanych przez dedykowane orkiestratory. Nie mówimy tutaj o dwóch bądź trzech urządzeniach, jak to wygląda w przypadku tradycyjnych klastrów. Taki klaster może się składać nawet z kilkudziesięciu urządzeń, które dodatkowo mogą być podzielone na logiczne grupy bezpieczeństwa. To rozwiązanie też pozwala na bardzo łatwe skalowanie i zwiększanie wydajności poprzez dokładanie kolejnych urządzeń, które są odpowiedzialne za filtrowanie ruchu. Dzięki temu, że mamy tutaj do czynienia z architekturą Active-Active, mamy możliwość wykorzystania wszystkich urządzeń. No i tutaj wydajność wykracza poza możliwości pojedynczego urządzenia. No i tutaj cechą taką dosyć istotną w przypadku tego rozwiązania jest to, że wspiera ono tradycyjne urządzenia producenta klasy Enterprise. Chodzi tutaj o to, że do budowy takiego rozwiązania nie są potrzebne dedykowane urządzenia, oprócz oczywiście orkiestratorów. Wystarczają zwykłe urządzenia, które można też skonfigurować w ramach tradycyjnych klastrów Active-Passive. Nie są też wymagane dodatkowe licencje. Wręcz można wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy dany klient ma już urządzenia firmy Checkpoint, dokupuje po prostu orkiestrator i na bazie już istniejących urządzeń buduje sobie właśnie klaster Maestro. Taki klaster składa się z następujących elementów. Tutaj w pierwszej kolejności mamy orkiestrator, który odpowiedzialny jest za podział zasobów na grupy bezpieczeństwa. Zapewnia też łączność ze światem zewnętrznym, to znaczy firewalle, które są skonfigurowane w ramach tego klastra, łączą się wyłącznie z orkiestratorem, natomiast cały klaster jest połączony ze światem zewnętrznym. Mam tu na myśli różnego rodzaju switche, routery i tak dalej, za pośrednictwem orkiestratora. No i też orkiestrator
jest odpowiedzialny za balansowanie ruchu pomiędzy urządzeniami. No, kolejnym elementem są firewalle. To są po prostu elementy, które odpowiedzialne są za przetwarzanie ruchu. No i tutaj dodatkowym elementem, w miarę oczywistym, jest okablowanie. Tutaj można stosować dedykowane kable DAC bądź też kable światłowodowe. I tutaj na zdjęciu pokazana została taka przykładowa implementacja takiego klastra Maestro. Można powiedzieć, że jest to rozwiązanie modularne, przy czym nie jest potrzebne dedykowana obudowa, dedykowany chassis, do którego wkładane są pojedyncze moduły, plus jeszcze dodatkowo hypervisor. W tym wypadku wszystkie elementy są łączone ze sobą na zewnątrz za pomocą okablowania. No i tak jak wspomniałem poprzednio, można do tego wykorzystać już istniejące firewalle. Jeżeli chodzi o platformy sprzętowe, tutaj mamy dwa modele orkiestratorów. Pierwszy typ, który dysponuje nieco mniejszą wydajnością, jest to MHO-140. To urządzenie dysponuje 48 portami 10-gigabitowymi plus 8 portami 100-gigabitowymi. No i też mamy platformę MHO-170. No i tutaj mamy do dyspozycji 32 porty 40 lub 100-gigabitowe. I w przypadku tej drugiej platformy ogólnie portów 40-100-gigowych można też zastosować specjalne kable, które rozdzielają port 40 bądź 100-gigowy na cztery porty 10-gigabitowe. Tak jak wspomniałem wcześniej, można do budowy takiego klastra wykorzystać już istniejące platformy. Oczywiście im wyższy model, tym jednostkowa przepustowość jest wyższa i też sumarycznie można z tego typu urządzeń budować klastry o wyższej przepustowości. Na tym rysunku pokazana została taka typowa architektura takiego klastra Maestro. No i tutaj w pierwszej kolejności takim głównym elementem spinającym cały klaster są orkiestratory. Tutaj możemy oczywiście zastosować jeden orkiestrator, natomiast najczęściej stosuje się dwa, które połączone są ze sobą dedykowanym przewodem bądź przewodami. No i takie połączone orkiestratory tutaj tworzą stack tych urządzeń. No i te urządzenia odpowiedzialne są za tworzenie grup bezpieczeństwa, dystrybucję ruchu, jak i łączność ze światem zewnętrznym. Tutaj zarówno chodzi o łączność z sieciami LAN, WAN bądź internet, jak i na przykład systemem zarządzającym całą infrastrukturą checkpointa. Tutaj na rysunku zostały pokazane dwie grupy bezpieczeństwa. Każda z tych grup składa się z dwóch urządzeń. Każde z tych urządzeń jest połączone z orkiestratorem za pomocą tak zwanych downlinków. No i też tutaj można tworzyć no, do kilkudziesięciu grup bezpieczeństwa. Oczywiście no, minimalnym wymogiem przy tworzeniu takiej grupy bezpieczeństwa jest to, że po prostu musi być dostępne przynajmniej jedno urządzenie, które będzie umieszczone w tej grupie. Jeżeli chodzi o dystrybucję ruchu, tak jak wspominałem, jest za to odpowiedzialny orkiestrator. No i właśnie orkiestratory dbają o to, żeby ten ruch był równomiernie dystrybuowany pomiędzy urządzenia w ramach poszczególnych grup bezpieczeństwa. Oczywiście jest też możliwość dodawania kolejnych urządzeń w ramach istniejących grup bezpieczeństwa. Odbywa się to w zasadzie bezprzerwowo, to znaczy po prostu dodawane jest do środowiska nowe urządzenie, jest ono później dodawane do grupy bezpieczeństwa. Nie musi być ono nawet jakoś specjalnie konfigurowane. Wszystkie informacje dotyczące wersji oprogramowania,
wersji hotfixa bądź też samej konfiguracji grupy bezpieczeństwa są automatycznie zaciągane na to urządzenie. Oczywiście w tym wypadku nowo dodane urządzenie też jakby tutaj orkiestrator dba, żeby ruch był też dystrybuowany i kierowany również do tego urządzenia. Oczywiście w sytuacji, kiedy jedno urządzenie nam wypada, no też tutaj orkiestrator jest odpowiedzialny za to, żeby wykryć takie zdarzenie, no i też dokonać odpowiedniej redystrybucji ruchu na pozostałe dostępne węzły w danej grupie bezpieczeństwa. Do tej pory mówiłem o klastrze Maestro, który jest budowany w obrębie jednej szafy rakowej, ewentualnie w ramach jednej serwerowni. Tutaj połączenia między poszczególnymi elementami no, nie mogą być realizowane za pośrednictwem żadnych urządzeń warstwy trzeciej bądź warstwy drugiej. Gdybyśmy chcieli rozciągnąć taki klaster na przykład dwie lokalizacje, możemy coś takiego zrobić. No i w tym wypadku potrzebne jest drugie lustrzane środowisko Maestro w drugiej lokalizacji. No i oba te środowiska dodatkowo muszą być spięte dedykowanym linkiem synchronizacyjnym, rozciągniętym pomiędzy dwa orkiestratory. No i takie środowisko w takiej domyślnej konfiguracji działa w trybie Active Standby, to znaczy ta sama grupa bezpieczeństwa jest definiowana zarówno w lokalizacji pierwszej, jak i w drugiej, przy czym ta sama grupa bezpieczeństwa i grupa urządzeń jest aktywna w pierwszej lokalizacji, natomiast druga grupa urządzeń w ramach tej samej grupy bezpieczeństwa jest w trybie standby. Oczywiście w sytuacji, kiedy cała lokalizacja ulega awarii i staje się niedostępna, cały klaster jest w stanie automatycznie wykryć taką sytuację. No i tutaj dochodzi do automatycznego przełączenia i w tym wypadku klaster Maestro w lokalizacji B staje się aktywny. Gdybyśmy chcieli tutaj utworzyć klaster Maestro w konfiguracji Dual Site w trybie Active-Active, możemy to oczywiście zrobić, przy czym no, tutaj w tym przypadku należałoby zrobić to w ten sposób, że jedna grupa bezpieczeństwa musiałaby być aktywna w jednej lokalizacji, natomiast druga grupa bezpieczeństwa musiałaby być w takim przypadku aktywna w drugiej lokalizacji. No i wtedy w takim przypadku ruch byłby przetwarzany zarówno przez klaster Maestro w jednej, jak i w drugiej lokalizacji, przy czym tutaj w jednej lokalizacji ruch byłby przetwarzany w ramach jednej grupy bezpieczeństwa, natomiast w drugiej lokalizacji w ramach drugiej grupy bezpieczeństwa. Jest też druga możliwość. Możemy w ramach jednej grupy bezpieczeństwa zastosować wirtualne konteksty. W przypadku checkpointa ta funkcjonalność nosi nazwę VSX. No i w takiej sytuacji jeden wirtualny system w ramach tej samej grupy bezpieczeństwa byłby aktywny w jednej lokalizacji, w tym wypadku w lokalizacji A, natomiast inny kontekst byłby aktywny w lokalizacji B. Jeżeli chodzi o konfigurację takiego rozwiązania, to tworzenie grup bezpieczeństwa, dodawanie odpowiednich urządzeń, wskazywanie interfejsów, które mają być związane z daną grupą bezpieczeństwa, odbywa się na orkiestratorze. Tutaj właśnie został pokazany ekran główny strony, gdzie można właśnie tworzyć grupy bezpieczeństwa. No i właśnie w pierwszej kolejności, mając, w zasadzie nie mając na początku żadnej konfiguracji, trzeba właśnie taką grupę bezpieczeństwa utworzyć. Tutaj podaje się adres IP służący do zarządzania. Tutaj chodzi zarówno o możliwość połączenia się na przykład poprzez SSH do takiej grupy bezpieczeństwa,
jak i też łączność z systemem zarządzającym. Podaje się nazwę grupy bezpieczeństwa, klucz aktywacyjny, który jest później potrzebny do tego, żeby zintegrować daną grupę z systemem zarządzającym. No i też mamy możliwość instalacji tej grupy w trybie VSX, czyli właśnie z wirtualnymi kontekstami. No i tutaj widzimy taką sytuację przejściową, gdzie dodawane są tutaj z jednej strony urządzenia, które mają brać udział, mają działać w ramach danej grupy bezpieczeństwa, no i też interfejsy. No w tym wypadku jest to w tej chwili interfejs managementowy. Konstruowanie tej grupy bezpieczeństwa po prostu odbywa się poprzez przeciągnięcie odpowiednich elementów zarówno z lewej, jak i z prawej strony. No i w efekcie mamy tutaj już zbudowane pełne środowisko składające się z dwóch grup bezpieczeństwa. Każda grupa bezpieczeństwa zawiera dwa urządzenia. No i też każda grupa bezpieczeństwa ma przypisanych pięć interfejsów, czego jeden służy do zarządzania, cztery pozostałe służą do bądź będą służyć do przetwarzania ruchu produkcyjnego. Jeżeli chodzi o konfigurację tutaj z poziomu serwera zarządzającego, w zasadzie ona odbywa się w ten sam sposób jak w przypadku zwykłych bramek zwykłych firewalli. Tworzy się po prostu obiekt, który reprezentuje daną grupę bezpieczeństwa. Podaje się adres IP, który wcześniej zdefiniowaliśmy jako adres managementowy. Uruchamia się odpowiedniej funkcjonalności, tak zwane blade'y w nomenklaturze checkpointa. Podaje się klucz aktywacyjny, no i w zasadzie mamy otworzony obiekt, który reprezentuje grupę bezpieczeństwa. Później ten obiekt można wykorzystać przy tworzeniu reguł firewallowych. Tutaj, jeżeli chodzi o dodawanie interfejsów, bądź też właśnie konfigurację interfejsów w ramach klastra, dosyć ważną zaletą jest to, że tutaj definiujemy tylko pojedyncze adresy dla jakby całej grupy bezpieczeństwa. To znaczy, mając na przykład cztery urządzenia w takiej grupie bezpieczeństwa, nie musimy definiować w ramach danego VLAN-u na przykład czterech dodatkowych adresów IP. Definiujemy tylko jeden adres IP w ramach danego VLAN-u produkcyjnego. Tutaj wracamy do typowego schematu sieci korporacyjnej. No i teraz tutaj chciałbym podać przykład, jak można byłoby zastąpić właśnie takie tradycyjne rozwiązania firewallowe. Można byłoby zastąpić przy pomocy rozwiązania Maestro. Także w tym przypadku można byłoby utworzyć dwie grupy bezpieczeństwa. Pierwszą, która obsługuje ruch północ-południe, no i drugą, która obsługuje ruch wschód-zachód. Także w przypadku pierwszej grupy bezpieczeństwa tutaj zazwyczaj byłyby uruchomione takie funkcjonalności, jak oczywiście filtrowanie ruchu, threat prevention, czyli między innymi IPS, usługa VPN-owa, która może służyć do zestawienia tuneli VPN-owych z partnerami bądź chmurą publiczną. Identity awareness, tutaj chodzi o identyfikację użytkowników, no i też często tutaj wykorzystywane jest notowanie. No i w przypadku drugiej grupy bezpieczeństwa, która obsługuje ruch z i do data center, ruch wschód-zachód, no tutaj zazwyczaj jest włączone wyłącznie filtrowanie, ewentualnie kontrola użytkowników. Oczywiście tutaj to rozwiązanie zakłada, że mamy wyłącznie jeden klaster Maestro. Oczywiście w celu podniesienia niezawodności takiego rozwiązania można rozbić tą topologię na dwa niezależne klastry Maestro, przy czym jeden odpowiadałby właśnie za obsługę ruchu północ-południe, a drugi za obsługę ruchu wschód-zachód. No i w ramach już tych dwóch klastrów Maestro można byłoby tworzyć
bądź to grupy bezpieczeństwa, które są dedykowane do konkretnych zadań, czyli na przykład w przypadku tutaj grupy bezpieczeństwa odpowiadającej za ruch północ-południe, mogła być to oddzielna grupa bezpieczeństwa do obsługi ruchu DMZ-owego i na przykład oddzielna grupa bezpieczeństwa do obsługi ruchu internetowego z sieci LAN. No i też oczywiście można dodatkowo dodać do tego wirtualne systemy. Także jeżeli mamy, tak jak w tym wypadku, pojedynczy klaster Maestro, to jeżeli chcemy w ramach danej grupy bezpieczeństwa dodatkowo podzielić funkcjonalności, to możemy to zrobić właśnie za pomocą wirtualnych systemów. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą, no i do ewentualnych testów tego rozwiązania. Także dziękuję bardzo.